Szanowne panie i panowie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z panem marszałkiem i z panem przewodniczącym. Drodzy współbracia w biskupiej i kapłańskiej posłudze, ku mojej radości tak licznie zgromadzeni w tej czcigodnej bazylice i katedrze świętych Janów. Szanowni przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, tak uroczyście powitani przez księdza biskupa ordynariusza, umiłowani w Chrystusie Panu. W kalendarzu cywilnym obchodzimy dzisiaj jeden z całkowicie zwyczajnych dni. Piątek, jakich jest wiele w ciągu roku. Natomiast tutaj w Toruniu wielkie święto. Święto województwa, święto, któremu patronuje nie kto inny, a święty Jan Paweł II. Jest w tym coś niezwykłego. Ten papież, który był tutaj zaledwie 20 lat temu, wspominamy tę rocznicę, a jednocześnie wzywamy go jako świętego patrona z niebios. Powiedziałbym, niebo i ziemia przybliżyły się bardzo. Przybliżyły się, ponieważ świętujemy we wspólnocie żywych, ale i także błogosławionych i świętych, którzy są dzisiaj z nami. Świętujemy tak, jak nakazuje wielowiekowy polski zwyczaj, rozpoczynając mszą świętą. Jest to niesłychanie wymowny znak. Znak, że pragniemy być wierni tej chrześcijańskiej tradycji, tak głęboko wpisanej nie tylko w tę ziemię, ale także w ludzkie serca. Żyjemy w odmiennych czasach, ale czasach, które również potrzebują stałego punktu odniesienia, abyśmy budowali wspólnoty godne człowieka, wspólnoty, które znajdują oparcie w fundamentalnych wartościach, którymi żyje Polska i Europa od wieków. Dzisiaj w sposób szczególny przeżywamy apostolskość Chrystusowego Kościoła. Kościoła, który jest kościołem grzeszników, ale kościoła, który jest nadal święty, Boży i apostolski. Święty nie świętością ludzi, ale świętością odwiecznego Boga. W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego świętujemy Wigilię, Wigilii zesłania Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty, który jest duszą Kościoła, sprawia, że znika czas i przestrzeń. Że święty Paweł i święty Piotr i święty Jan Paweł II i święci, którzy uświęcili się na tej ziemi, jak błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, błogosławiony biskup Michał Kozal, są z nami, a my jesteśmy z nimi. Wzywamy ich jako naszych orędowników, bo oni wzywają, napominają i przypominają. Święty Augustyn zwykł tak pięknie mawiać: potuerunt hi et he, curnon te.
mogły te święte i ci święci. Dlaczego ty nie możesz? Przypominają, że powołanie do świętości jest także naszym powołaniem i żyjemy tą samą mocą odwiecznego Boga, który jest źródłem siły, miłości, który uczy nas całej prawdy, tej Bożej prawdy, który jest jednocześnie pocieszycielem. Pocieszycielem tam, gdzie sami jesteśmy niejednokrotnie dosyć bezradni. Wzywamy Go, a On jest wierny. On w Wieczerniku obiecał wszystkim tam zgromadzonym: nie odchodźcie, nie odchodźcie, czekajcie, aż zstąpi Duch Święty, który uczyni was świadkami, świadkami tej Bożej prawdy, że Bóg jest miłością, a my jesteśmy powołani, by poprzez miłość, ofiarę, służbę w imię miłości uświęcać się i wzrastać w swoim człowieczeństwie i we wspólnocie z Bogiem, trójjedynym Bogiem, wspólnocie, którą nosimy w naszych sercach i duszach, począwszy od momentu Chrztu Świętego. Pochylamy się zatem dzisiaj nad tekstami biblijnymi, które słyszeliśmy, nad postacią świętego Piotra, który przeżywa najważniejsze wyzwania i najważniejszy moment swojego życia. Moment, który jest ogromną próbą, który zadecyduje o wszystkim. Staje przed nim Chrystus, zmartwychwstały. Chrystus nad jeziorem Genezaret. Piotr pełen niepokoju ma w sercu i w pamięci trzykrotne zaparcie się Piotra. Chrystus nie wypomina jemu. Staje przed nim i stawia tylko jedno pytanie i to aż trzykrotnie. Piotrze, czy mnie miłujesz? Język biblijny odróżnia bardzo wyraźnie miłowanie od kochania. Miłość to jest przedłużenie odwiecznej miłości Boga objawionej, której pełnię objawia nam ustawicznie krzyż Jezusa Chrystusa. Kochanie jest relacją międzyludzką, na zasadzie wdzięczności, upodobania, ale ono również jest zakotwiczone w Bogu, ponieważ On jest jedynym źródłem każdej prawdziwej, bezinteresownej miłości. Trzykrotne pytanie przypomina świętemu Piotrowi bolesne zaparcie. Chrystus pyta po raz wtóry, czy mnie miłujesz? Tak, ty wiesz, że cię kocham. I po raz trzeci Chrystus zniża się do Piotra, który nie ma odwagi powiedzieć, że miłuje go tą miłością, którą został umiłowany przez Chrystusa. Chrystus się zniża i mówi: Piotrze, czy ty mnie kochasz? Ale taką ludzką miłością, na którą mogę liczyć nawet w obliczu śmierci. Panie, ty wszystko wiesz. Ogromnie upokorzony, ale głęboko przemieniony mocą Ducha Świętego. I na zakończenie Chrystus mówi: pójdź za mną. Zupełnie nieoczekiwane. Nieoczekiwane, bo to oznacza pójdź za mną w śmierć. Śmierć męczeńską.
która jest pieczęcią chrześcijańskiej wiary. Staje dzisiaj przed nami święty Paweł, niesłusznie oskarżony przez współziomków jako obywatel rzymski, odwołuje się do Trybunału Cezara. Jak słyszeliśmy, Rzymianie bowiem nie mają zwyczaju skazywać kogokolwiek na śmierć, zanim nie będzie miał możliwości obrony. Obydwaj, Piotr i Paweł, są pełni niepokoju, niepewności. Piotr, pełen pokory, staje przed Panem i wstaje z tych klęczek jako nowy człowiek. Śmierć nad brzegiem jeziora Galilejskiego jest również pewnym zadziwieniem z tego względu, że Chrystus zmartwychwstały zaprasza apostołów do posiłku. Jak gdyby chciał zapowiedzieć, że właśnie po zestąpieniu Ducha Świętego pozostawi nam Boży pokarm, którym będziemy się żywili, wzmacniali, utwierdzali i który od wewnątrz będzie nas coraz bardziej upodabniał do naszego Pana i Mistrza. Jesteśmy w takim przedziwnym miejscu, zgromadzeni wokół Jezusa Chrystusa, to On nas tutaj zgromadził, uwielbiony i zmartwychwstały. Chrystus, który umierał za wszystkich, umierał także za Piotra i Pawła i za każdego z nas. A to oznacza, że uwolnił nas od zła i grzechu. Od Trybunału Carskiego, od Trybunału Cezara odwołujemy się dzisiaj do Bożego Trybunału, w którym pragniemy poznać tę rzeczywistość, w której my dzisiaj żyjemy, rzeczywistość Chrystusowego Kościoła i naszej Ojczyzny, gdzie Bóg nas postawił. Chrystus zapewnia nas, przyjdzie Duch Święty, wymowne, znaczące, za dwa dni przyjdzie Duch Pocieszyciel, Paraklet. On was przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Obawiam się, że te wymiary grzech, sprawiedliwość i sąd kojarzą się nam surowością i potępieniem. Ale Paraklet dla Chrystusa nie jest oskarżycielem. Jest adwokatem, jest obrońcą, niesie światło, pociechę, pomoc, nawet pośród największych ciemności, gdzie po ludzku trudno dojrzeć promyk światła. To właśnie światło Boże, światło Bożego objawienia pozwala dostrzec cały ogrom z jednej strony zła, krzywdy, grzechu, ale z drugiej strony jest także źródłem mocy, męstwa nie tylko męczenników, ale wszystkich wyznawców naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość ludzka nie jest również sprawiedliwością Bożą. Sprawiedliwość Boża w mocy Ducha Świętego wybawia i ocala. Wreszcie, Boży sąd oznacza zwycięstwo nad złem, szatanem, które dokonało się w zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Stąd również sąd służy zbawieniu wszystkich, którzy są otwarci na łaskę odwiecznego Boga. Jak wspomniałem,
Za dwa dni będziemy obchodzili uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ten największy z darów miłości stanowi pełnię światła, mocy, gdzie w obliczu bolesnych wyzwań i doświadczeń mamy szukać światła mocniejszego niż wszystkie ludzkie ciemności. Obietnica „otrzymacie Ducha Świętego” spełnia się w każdym pokoleniu od nowa. Tak samo spełnia się obietnica Bożego posiłku, Bożego pokarmu, Eucharystii. Eucharystia to przecież nie tylko wspomnienie, ale to uobecnienie ostatniej wieczerzy, to znak obecności sakramentalnej uwielbionego i zmartwychwstałego Pana. Podobnie jak apostołów, zaprasza nas dzisiaj do wspólnego stołu, a znakiem tej wspólnoty Boga z człowiekiem i wiernych pomiędzy sobą na zawsze pozostaje umiłowanie. Miłość płynąca z krzyża, miłość, która potrzebuje człowieka, bo tak jak za czasów biblijnych Bóg pragnie okazywać i nieść swoją miłość ludzkimi rękami, ludzkim sercem, ludzkimi nogami, ludzkim świadectwem. To właśnie zbawcze działanie Ducha Świętego jest znakiem nowej, niezłomnej nadziei zwycięstwa Boga w człowieku. Człowiek natomiast zawodzi. Czasem rozczarowuje ludzi i Boga. Bóg natomiast jest wszechmocny, wierny i nigdy nie zawodzi właśnie dlatego, że kocha, że miłuje. I to na nim opiera się nasza nadzieja, nadzieja zwycięstwa, dobra nad złem, łaski nad grzechem, miłości nad nienawiścią i nawet życia nad śmiercią. Umiłowani, powie święty Paweł, wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, świat zła i grzechu. A tym zwycięstwem jest nasza wiara. Nigdy zatem nie można poddać się zwątpieniu, gdyż niezłomna nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość mocniejsza niż wszystkie smutki i zbrodnie świata. Podobnie jak Piotr i Paweł, podobnie stajemy przed współczesnymi areopagami świata, które często kwestionują prawdy chrześcijaństwa, w tym także prawdę o zmartwychwstaniu. Prawdę, która, jak słyszeliśmy, dla jednych jest zgorszeniem, a dla innych nawet głupstwem. Bóg potrzebuje nas. Byśmy tak jak apostołowie, tak jak święty Jan Paweł II, aż do umęczenia, do całkowitej samotności, byli świadkami tej właśnie miłości, która niesie pomoc, wsparcie i nadzieję. Niestety, bez Ducha Świętego często zawodzimy i nie mamy odwagi świadczyć życiem naszym, tak jak świadczył święty Paweł, że On, Chrystus, żyje i my żyć będziemy. Z głębokim przekonaniem i żywą wiarą zatem wołam: przyjdź Duchu Święty, obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Daj
zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen.